Hurtownia wielobranżowa Metro. Znajdziesz u nas całą gamę produktów. Artykuły dekoracyjne na każdą okazję. Produkty AGD, chemia i higiena. Artykuły papiernicze. Szeroki asortyment produktów do pakowania. Hurtownia wielobranżowa Metro. Nysa, ulica Mickiewicza 26. Na zakończenie wracamy do kultury i to tej wysokiej. Letnie akademie wiolonczelowe stały się już nyską tradycją muzyczną. Tegoroczna akademia, mająca formułę warsztatów, rozpoczęła się koncertem inauguracyjnym 13 lipca. Uczestnicy mieli okazję brać udział w zajęciach indywidualnych, lekcjach kameralistyki wiolonczelowej, wykładach oraz koncertach. Inicjatorem Akademii są muzycy z Polish Cello Quartet. Z roku na rok przybywa uczestników letnich zajęć i koncertów. Wzrasta też zainteresowanie publiczności. Faktycznie jest też tak, że jest nas coraz więcej, a co za tym idzie, bardzo pozytywnym aspektem też jest coraz liczniejsza publiczność na koncertach, bo w ciągu tych 6 czy 7 wydarzeń w ramach Akademii Wiolonczelowej wysłuchało nas prawie 1000 osób. Także z roku na rok, a jest to już 4. Akademia, wzrasta poziom zaawansowania uczestników. Akademia ma coraz większą renomę nie tylko w Polsce i Europie. Mieliśmy zgłoszenia w tym roku z wielu krajów Europy i świata. Mieliśmy uczestników ze Szwecji, Anglii, Niemiec, Iranu, czy wcześniej też Korei Południowej i Nowej Zelandii. To naprawdę jest coraz większa renoma naszej Akademii. Bardzo ciekawą propozycją muzyczną stał się koncert Suite Bacha, wykonany we wnętrzach barokowego kościoła Wniebowzięcia w Nysie. Jest to taka tradycja naszej Akademii Wiolonczelowej, że organizujemy koncert muzyki Bacha w kościele. Muzyka Jana Sebastiana, a w szczególności suity wiolonczelowe, to Biblia dla muzyków. Koncert w barokowym kościele to prawdziwa muzyczna podróż w czasie. Dajemy możliwość młodym ludziom usłyszeć się w warunkach, w jakich ta muzyka była wykonywana oryginalnie. Koncerty w muzeum, szkole muzycznej, na dziedzińcu barokowego Court Parku. Prawdziwa muzyczna uczta dla mieszkańców i gości miasta. Być może właśnie Nysa stanie się światową stolicą wiolonczeli. No, co my tak na pierwszej edycji przepowiedzieliśmy, może trochę na wyrost, że to będzie kiedyś europejska stolica wiolonczelistyki, ale wszystko idzie w tym kierunku właśnie. Poprzez szerzenie tego rodzaju kameralistyki w Polsce zespół Polish Cello Quartet, organizatorzy Akademii Wiolonczelowej, pragną ukazać młodym adeptom gry na wiolonczeli bogaty i ciekawy repertuar zespołów wiolonczelowych oraz zachęcić do częstszego sięgania po tę wyjątkową, lecz niełatwą literaturę kameralną. Hurtownia wielobranżowa Metro. Znajdziesz u nas całą gamę produktów. Artykuły dekoracyjne na każdą okazję. Produkty AGD, chemia i higiena. Artykuły papiernicze. Szeroki asortyment produktów do pakowania. Hurtownia wielobranżowa Metro. Nysa, ulica Mickiewicza 26.